Miasto to potężny organizm, na którego życie składa się miliony problemów, miliony spraw, a cała infrastruktura tak naprawdę miejska podlega niezwykłej osobie, pani prezydent Małgorzacie Stelnickiej. Pani prezydent, no właśnie trzeba inwestować, tworzyć nowe inwestycje, ale też dbać o te stare. Wciąż naprawiamy drogi, no i kontynuujemy już rozpoczęte w ubiegłym roku inwestycje. Jedną z nich, jednym z poważnych remontów w naszym mieście jest ulica Krapkowicka. No i kiedy będzie wreszcie koniec tej przebudowy? To jest nareszcie oczekiwany remont od wielu, wielu lat, bo faktycznie ten przejazd kolejowy pod wiaduktem był bardzo niebezpieczny. I miastu przy współpracy z PKP udało się doprowadzić do realizacji tej inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że ten czas nie był łatwy i ta końcówka, bo już zbliżamy się do finału tej inwestycji, jest bardzo wyczekiwana też przez kierowców, ale zapewne jak skorzystają już z nowej drogi i bezpiecznego przejazdu w nasypie kolejowym, pod torami, to zostanie to docenione. Że jednak warto było czekać. To jest bardzo poważna inwestycja. My tak naprawdę jesteśmy tu bardzo mocno uzależnieni od jeszcze większej inwestycji PKP. Chcemy oddać tę inwestycję wczesną wiosną. Myślę, że jak już by dziś ktoś tam zerknął, to już zobaczy, że już pierwsze warstwy bitumiczne, czyli ta już wierzchnia prawie, że część jezdni jest już kładziona przez wykonawcę. Robimy wszystko, żeby ta inwestycja przebiegła jak najszybciej. Mamy dzisiaj powiedzmy 10 stopni i można spokojnie wykonywać te prace drogowe. To jesteśmy już jednak w okresie zimowym i no, nie spodziewam się być może już takich mrozów jak w styczniu, no ale zima potrafi nas zaskoczyć, w związku z tym no, luty będzie jeszcze okresem zimowym i jeżeli będzie dla nas trudny, no to wtedy te prace będą szły wolniej. Natomiast naszym celem jest oczywiście, żeby to skończyć jak najszybciej, więc myślę, że wczesna wiosna to tak. Właśnie, pani prezydent, bo to jest tak, że po zimie zawsze pojawiają się nowe dziury na drogach. Często wszyscy, nie tylko w Opolu, mówią, a jak to się stało, że znowu są dziury, jak dopiero ta droga była wyremontowana. No ale to jest chyba naturalna kolej rzeczy. Natomiast czy czekają nas jakieś większe remonty w jakichś miejscach Opola, gdzie faktycznie ta nawierzchnia jest taka dość mocniej po zimie już widać, że zużyta? Tak, to, że pojawiają się większe ubytki w jezdni po zimie, to jest proces naturalny. Niestety mrozy nam nie pomagają, a w szczególności bardzo trudne jest, my to nazywamy takie przejście przez zero, czyli na przykład w dzień temperatura dodatnia, w nocy zmrożenie tego, co namokło w szczelinach, na przykład w nawierzchni, i to powoduje, mówiąc kolokwialnie, rozsadzenie części asfaltu i powstaje dziura. Przejedzie 15 samochodów i już jest ogromna dziura. Natomiast oczywiście staramy się je zabezpieczać też w okresie zimowym, tam gdzie jest to możliwe, zdając sobie sprawę, że jest to taka łata tymczasowa, bo czasem się mieszkańcy dziwią, że zakleili na 5 minut i już wyleciało. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tego procesu w sposób technologicznie doskonały i podobnie jak inni drogowcy. Natomiast no, też w wielu miejscach nie możemy zostawić ogromnych dziur, bo to jest po prostu niebezpieczne. Staramy się to robić na bieżąco i możliwie jak najwięcej w tych okresach pogodowo dostępnych dla wykonywania tych prac. I będziemy oczywiście, w szczególności są takie ulice, które wymagają natychmiastowej poprawy. Jakie to właśnie ulice? Na przykład ulica Jagiellonów, ulica Wrocławska wymaga pracy. Ostatnio wykonane zostały prace też na węźle na ulicy Niemodlińskiej, bo też tam, gdzie jest największe natężenie ruchu tak naprawdę. Tak, ale też obwodnica północna, też nawierzchnia wymagająca poprawy i staramy się
co rok wykonać remont jakiś na tej nawierzchni. Natomiast tych ubytków jest bardzo dużo, ale zapewniam, że możliwie jak najszybciej będziemy je po prostu poprawiać. No, mamy początek nowego roku tak naprawdę, no i na pewno Pani ma już w planach wiele nowych inwestycji, bo to nie chodzi tylko o naprawianie tego, co jest, bo zawsze się coś naprawia i trzeba to robić, ale miasto by nie istniało, gdyby się nie rozbudowywało. Proszę nam powiedzieć, jakie są plany takie, no chociaż kilka najciekawsze, jakie plany będą do realizacji w tym roku? Tak, inwestycje świadczą o tym, że miasto się rozwija. To widać też po tym, jak miasto w ostatnich latach się zmieniło bardzo mocno. I jeżeli chodzi o taką infrastrukturę drogową, to w najbliższym czasie będziemy realizować ogromną inwestycję na obwodnicy północnej, tutaj w okolicach Makro, na kierunku Sławice. Będziemy tam przebudowywać istniejące rondo, powstanie rondo biszkoptowe. Niektórzy się uśmiechają na tą nazwę, ale ona faktycznie funkcjonuje w takiej nomenklaturze drogowej. I będziemy budować nad tym rondem. A co to jest rondo biszkoptowe? Rondo biszkoptowe, tutaj chodzi o sam kształt tego ronda, czyli będzie miało kształt tak jak biszkopta. Tak, tak. Jak niektórzy nazywają to też rondem psia kość, taką też ma czasem nazwę. Natomiast faktycznie tu nie chodzi o samą estetykę tego ronda, bo to przecież nie po to to robimy, żeby ono miało inny kształt, tylko po to, żeby ta funkcjonalność, przepustowość tego ronda była lepsza. I będziemy budowali też estakadę na tym rondzie, co spowoduje, że ten ruch się rozłoży odpowiednio i będzie górą przynajmniej bezkolizyjny. Natomiast inwestycja taka, którą chcielibyśmy wykonać też w najbliższym czasie, to dokończenie tego ronda i ułatwienie mieszkańcom korzystania z naszego Centrum Usług Publicznych, bo tam dzisiaj mamy pół ronda. Ci mieszkańcy, którzy korzystają już z naszego nowego budynku urzędowego, to wiedzą, że tam faktycznie to włączenie takie komunikacyjne no nie jest optymalne jeszcze, bo mamy tam zetapowaną inwestycję. Natomiast jeżeli dokończymy to rondo w całości, tam też będzie górą estakada, to przede wszystkim skomunikujemy Kośnego, co będzie też ważne dla i obiektów uczelnianych obok, i dla Centrum Zdrowia, ale też będzie alternatywa dla ulicy Ozimskiej, bo Kośnego będzie ulicą przejezdną, a nie zamkniętą tuż przy Centrum Usług Publicznych. To są inwestycje drogowe, które planujemy, ale oczywiście w mieście mamy nie tylko infrastrukturę drogową, przymierzamy się też dokumentacyjnie do rewitalizacji dalszej Śródmieścia. Ostatnio pojawiły się informacje, że chcemy zrewitalizować tą część po Ruskim Targu, tak mówiąc kolokwialnie. To jest taka przestrzeń miasta, która po zakończeniu już funkcjonowania tych usług targowych została zamknięta i w zasadzie niedostępna dla mieszkańców, a jest to praktycznie ścisłe centrum i chcemy, żeby tam powstał teren taki rekreacyjno-zielony. Będziemy teraz przygotowywać dokumentację i mam nadzieję szukać środków w funduszach europejskich, żeby tę przestrzeń zrewitalizować. No, plany na rozbudowę są oczywiście długotrwałym procesem. Wiadomo, że to się nie dzieje od razu. Mamy już parę inwestycji, które są fajnym rozwiązaniem, na przykład to przy ulicy Luboszyckiej, Nysy Łużyckiej, gdzie było bardzo dużo kolizji drogowych przy przejściu dla pieszych. Tam teraz powstała taka wysepka. A jak z przepustowością, bo tam powstał potężny węzeł też, który ułatwia nam komunikację, ale ten zjazd z ulicy Luboszyckiej no dalej jest w jakimś stopniu troszkę utrudniony. Czy tam też jest jakaś możliwość jeszcze zmiany tego ruchu, czy myślicie nad tym? To jest bardzo trudna część komunikacyjna w mieście. I faktycznie
teraz poprawiliśmy to włączenie z Luboszyckiej, czyli wydzieliliśmy pas włączenia, co powoduje, że mieszkańcy wyjeżdżający z Chabrów czy właśnie z ulicy Luboszyckiej mają większe bezpieczeństwo, tak. Bo kolizji jest mniej, bo ja już to sprawdzałam. Mają większe bezpieczeństwo, natomiast w dalszym ciągu, jeżeli chcemy z centrum przejechać na Chabry, szczególnie w godzinach szczytu i przejechać przez te dwa pasy, to nie jest to doskonałe rozwiązanie. Ten pas, który tam jest i został wyznaczony do skrętu właśnie w ulicę Luboszycką, często jest zajęty przez samochody i trudno jest przejechać z uwagi na to, że bezkolizyjnie przejeżdżają samochody z węzła wschodniego. Natomiast myślimy na tym, żeby to skrzyżowanie też, to nawet nie jest skrzyżowanie, żeby to włączenie rozwiązać w jakiś bardziej bezpieczny sposób. Natomiast z uwagi na natężenie tych obiektów w okolicy, mówię czy o węźle na wschodnim, czy zaraz o estakadzie, która jest nad rondem Konstytucji, nie jest to proste rozwiązanie. Natomiast mamy to na uwadze, bo to jest taka część miasta, która budzi nasz niepokój. No i autobusy. Dużo się dzieje w tym temacie. Jeszcze pani prezydent, dwa słowa, bo to też jest pani oczywiście działka, że tak powiem. Tak, autobusy, bardzo się cieszę, bo inwestujemy w infrastrukturę dookoła, autobusową, że tak powiem, czyli cały czas wprowadzamy te autobusy w nowe miejsca, ale też w tabor autobusowy i w pantografy dla autobusów elektrycznych, tak żeby one mogły bezpiecznie jeździć po mieście i żeby mogły się doładować w momencie, kiedy jest taka potrzeba. Natomiast przede wszystkim cieszy mnie to, że wracają mieszkańcy do korzystania z naszych autobusów. Widzimy, że w tym okresie pandemii mieliśmy bardzo duży spadek korzystających z autobusów z uwagi na warunki, na to, że musieliśmy zostać w domach. To był taki bardzo trudny czas dla komunikacji publicznej, a teraz obserwujemy powrót naszych mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej i to jest bardzo pozytywne. I tutaj inwestujecie, przepraszam, że wchodzę w słowo, pozytywne. Inwestujecie właśnie w te autobusy takie też i ekologiczne i przystosowane dla osób niepełnosprawnych, prawda? Tak, każdy nowy autobus, zresztą my tak naprawdę już nie mamy starego taboru, bo od 2018 roku w zasadzie sukcesywnie wymieniamy autobusy i w zasadzie już prawie setkę mamy nowych. Natomiast i każdy ten autobus jest przez nas zamawiany, oczywiście z pełną dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Te autobusy są niskopodłogowe, mają też miejsca wydzielone dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy odpowiednie elementy też związane z oznakowaniem w tych autobusach, żeby było łatwiej osobom z niepełnosprawnościami z nich korzystać. No i mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy czują się w nich komfortowo. No i przede wszystkim są o najwyższych normach ekologicznych, czyli ograniczamy tą niską emisję w mieście. Wiele z nich już jest zeroemisyjnych, to autobusy elektryczne. Mamy ostatnio przegubowe elektryczne, długie, 18-metrowe, czyli mieszkańcy nie muszą się w nich zbijać, żeby się pomieścić. To jest trochę inny komfort jazdy. No to jeszcze jedno pytanie. Ostatnie właśnie, bo autobusy to też przystanki i ja wiem, że tych przystanków jest trochę. Nie wszystkie są jeszcze przystosowane dla osób na przykład niewidzących. Pojawia się coraz więcej tych elementów właśnie dla osób z taką niepełnosprawnością. Jak to wygląda? Jak sytuacja wygląda? Tak, infrastruktura przystankowa wymaga u nas w mieście jeszcze dostosowania. W wielu przypadkach będziemy poprawiali perony, tak żeby nie było bardzo nisko do samego autobusu, tylko żeby osoba korzystająca mogła wejść tak jakby z poziomu prawie że zero do autobusu, żeby nie było tej różnicy. To jest
jest też dla osób niedowidzących łatwiejsze, jeżeli na przykład poruszają się z białą laską, że nie ma stopni, schodów, takie wejście bezpośrednio do autobusu, jeżeli on zniży podłogę, peron jest wysoko, to wtedy tak jakby na jednej linii można wejść do autobusu, co jest ważne. No i na pewno będziemy w najbliższych latach poprawiali tą infrastrukturę. Chcemy tutaj skorzystać z nowego rozdania środków europejskich, żeby mieszkańcom i doświetlać te miejsca odpowiednio, i przejścia dla pieszych, i dojścia do tych przystanków, ale też, żeby poprawiać tą infrastrukturę na samych zatokach autobusowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No, pracy jest niezmiennie dużo. Jeśli nie ma do naprawiania starych rzeczy, to na pewno tworzą się nowe. Naszym dzisiejszym gościem była pani prezydent Małgorzata Stalniczka. No, trzymamy kciuki za to, żeby w naszym mieście było coraz lepiej, a myślę, że będzie. Dziękuję. Z pewnością będzie. Dziękuję bardzo.